Dobry wieczór, Polsko, Ryszard Makowski, to jest nasze drugie wejście 17 września 2018 roku. Data oczywiście znacząca, tutaj z moim gościem, panem Wojciechem Zabłockim, historykiem, ale też burmistrzem Pragi Północ, rozmawialiśmy na temat sytuacji, jaka była w czasie międzywojnia, czy mogliśmy uniknąć tej zawieruchy wojennej, czy nie mogliśmy. No oczywiście, no odpowiedź jest jasna, że nie mogliśmy. No ale czas przejść do rzeczy aktualnych. Pan tutaj w tych rzeczach aktualnych jest cały czas w ferworze, ponieważ jest w sztabie Patryka Jakiego, za którego wszyscy trzymamy kciuki. No i oczywiście też trzymamy kciuki, ja nawet ze względów osobistych, bo byłem kiedyś to dyrektorem Domu Kultury na Pradze i pani Hanna Grądkiewicz-Walc była uprzejma mnie z tej roboty odwołać. To zresztą nawet może aż tak się dla mnie to źle nie potoczyło, bo dzięki temu zacząłem wykonywać zupełnie inne roboty, które akurat lubię. Natomiast no też nie mam żadnych specjalnych powodów, że panią Hannę Grądkiewicz-Walc no tutaj lubić, tym bardziej, że za to, co wydarzyło się w Warszawie, to 40 tysięcy osób wyrzuconych na bruk i nie ma za to odpowiedzialnych, to jest dopiero ciekawe. Czy pan poznał panią Grądkiewicz-Walc? Pewnie tak. Znaczy, ale jako burmistrz służbowo rzeczywiście mamy tam raz na kilka miesięcy jakiś krótki kontakt. Tak, no i co pan sądzi o tej pani prezydent Warszawy? Ja wiem, że no pan jako politykowi nie za bardzo wypowiada, wypowiadać. Już, tak, to już jest ostatni miesiąc. Pani prezydent jest kotwarzą całego układu Platformy Obywatelskiej w Warszawie i to odpowiedzialność polityczna za te wszystkie rzeczy, które się działy, za te układy przestępcze, jak sama pani prezydent przyznała, za te wszystkie reprywatyzacje, liczne afery, no to ponosi odpowiedzialność Platforma Obywatelska. Ja bym nie chciał, żebyśmy dali się... Przepraszam bardzo, jaką odpowiedzialność? To znaczy, nie ma żadnej odpowiedzialności. Na razie polityczną, mam nadzieję, że... Ale jaka polityczna? Mam nadzieję, że... Ta polityczna praktycznie też nie istnieje. No, pani Grądkiewicz-Walc przestaje być prezydentem, bierze torebkę, idzie do domu i taką ma odpowiedzialność. Tak, to już dajmy wymiarowi sprawiedliwości się zająć, tak, niech prokuratura dokończy swoje śledztwa, niech ewentualnie postawi właściwie wnioski czy zarzuty, to już zostawmy prokuraturze. Odpowiedzialność polityczna, myślę, w kontekście wyborów samorządowych, czyli po prostu wybory, tak, no będziemy mieli za miesiąc i kilka dni 21 października wybory samorządowe i chciałbym, żeby to warszawiacy ocenili, to naprawdę srogo ocenili Platformę Obywatelską. To nie powinno być tak, że oni w ogóle mają swoich przedstawicieli w samorządzie, no bo widać, jak się zachowali, widać, jak głosowali, przykrypywali te wszystkie decyzje, kryli te wszystkie decyzje i to reprywatyzacja to jest tylko jeden z tych obszarów i tych obszarów było w Warszawie dużo więcej, tego układu było dużo więcej, przez 12 lat to naprawdę bardzo narosło i ja nie chciałbym, żebyśmy dali sobie wmówić taką retorykę, którą teraz stosuje sztab pana Trzaskowskiego, czy w ogóle Platformy, że Hanna Grądkiewicz-Walc to prezydent ona sobie, a my sobie. Nie, oni za nią stali, oni ją wypromowali i na to stanowisko tworzyli sztab, tworzyli zaplecze i to nawet bardziej Platforma odpowiada za te wszystkie afery jako środowisko, jako urzędnicy, którzy pracowali, jako politycy, którzy z nią współpracowali i w ogóle tworzyli warszawski ratusz, więc nie mówmy tutaj o aferze czy aferach prezydent miasta, mówmy o aferach Platformy Obywatelskiej w Warszawie, które zresztą są tak jak w innych częściach kraju, czy tak jak w rządzie, za co się nie wzięli, gdzie się nie pojawili, tam były afery, problemy z wymiarem sprawiedliwości później, jakieś nadużycia, to jest po prostu partia stricte aferalna i gdziekolwiek ich nie powołamy, gdziekolwiek im się nie da zaufania, od radnego poprzez prezydenta miasta, czy ministra, czy premiera, zawsze będą afery, zawsze będą, bo to jest takie środowisko, co tacy ludzie z uczciwością mają wspólnego. Ale są sondaże, na które ja patrzę i przecieram oczy, że Platforma ma na przykład 25%, a tam w innych ma załóżmy 18%, bo te sondaże to też tak są bardzo labilne, no ale kto w ogóle chce głosować na taką partię? Ja rozumiem, że ktoś chce być antypisem, prawda? No, nie podoba mu się PiS. Tak. No ale mimo wszystko, jak się nie podoba PiS, to idź zagłosować na takich malwersantów, złodziei, którzy tutaj wszystko, co mogli, to zrobili, że Polakom się gorzej żyło. I wiek emerytalny, i bezrobocie ogromne, i to, że zmuszali ludzi do jakichś chwilówek, no bo jak człowiek nie pracował, a mógł zarobić na kasie, w jak tak zwanym supermarkecie, tak, nie wiadomo jak mało, no to musiał gdzieś tam... I to wszystko się odwróciło. I to PiS jednak tutaj... Co to dużo mówić dla takiego normalnego, że tak powiem, bo chyba są normalni obywatele, mam nadzieję, nie wszyscy jak ja, więc dla normalnego obywatela jednak to bardzo dużo zrobił. No, a zobaczmy jeszcze może teraz jako ciekawostkę dzisiejszą wypowiedź pani Grądkiewicz-Walc. Nasz kolega redakcyjny Marcin Fiołek był na konferencji i zadawał pytania. Może popatrzmy.
Dzień dobry, pani prezydent. Marcin Fiołek, Telewizja w Polsce.pl. Trzy krótkie kwestie, jeśli pani prezydent pozwoli. Pierwsze to pytanie o zarzuty, które dzisiaj też Patryk Jaki podczas komisji weryfikacyjnej zwracał wobec pani właśnie, między innymi dotyczące, jak to możliwe, że dochodziło do zwrotów na 130-140 latków kamienic i że nie było reakcji ze strony ratusza. To pierwsze, jeśli mogę. Po pierwsze, zwracali je urzędnicy, którzy mieli na podstawie artykułu 268a upoważnienie. Także nie była to moje absolutnie osobiste decyzje i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Po drugie, w przypadku Smolnej ustanawiały kuratorów sądy, dlatego między innymi mała ustawa wyeliminowała kuratorów. Czyli to była ta sytuacja, dzięki której żeśmy doprowadzili, dzięki tej ustawie, żeśmy doprowadzili do eliminacji kuratorów. No i co najważniejsze, nie było to tych kuratorów, które ustanowił sądy, nie doprowadziły one do tego, żeby w akcie notarialnym pojawiła się własność tych, którzy się starali, składali wniosek. Nie mówiła pani po prostu kiedyś o grupie przestępczej, która działała w ratuszu i w związku z tym chciałem dopytać, czy ma pani sobie coś do zarzucenia, czy mogła pani lepiej przypilnować tych urzędników, lepiej koordynować ich pracę? No więc właśnie, kiedy jest grupa przestępcza powiązana rodzinnie, no to i nie mamy żadnych tutaj instrumentów operacyjnych, możliwości sprawdzenia, no to nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek mógł to nad tym zapanować. Pamiętajmy, że te decyzje nieprawidłowe dotyczą też różnych innych prezydentów, nie tylko mnie. Czyli po prostu nie ma możliwości oprócz operacyjnej. Ubolewam nad tym, że jeden z urzędników, o którym wiadomo było, że współpracuje z ABW, przepraszam, to po prostu no, tej pracy nie wykonywał tak, jak trzeba. No słyszeliście państwo, jakie to są takie lotne tłumaczenia, że w zasadzie no ja wszystko dobrze, ale mam jeszcze takie podejrzenie, że chyba pani prezydent próbuje tu odegrać jeszcze rolę ofiary. Nie ma pan takiego wrażenia? Nie wiem, jakby oglądając ten materiał, nie wiem, czy to jest jeszcze Bareja, czy też Monty Python, no naprawdę, to już wchodzimy w jakieś takie absurdy, że to jest szok. No, mówi prezes miasta, że u mnie działali na podstawie moich pełnomocnictw, czyli zaufani moi pracownicy, to byli w jakichś układach przestępczych, że ABW czy AWB, jak woli pani prezydent, też jakby nie reagowała na jakieś... To jest tak absurdalne, że szkoda to komentować. To po prostu jest już jakaś próba powiedzenia cokolwiek jakby na ten temat bez przemyślenia tego za bardzo. No, prawda jest taka, że pełną odpowiedzialność polityczną ponosi prezydent miasta i otoczenie. No ale za to, co się wydarzyło, to dla mnie i myślę, że dla warszawiaków satysfakcjonujące było, gdyby poniosła pełną odpowiedź karną, bo ta odpowiedzialność polityczna, tak jak no tutaj o niej rozmawiamy, ja wiem, no pan jest politykiem, Young Power PiSu i tak dalej, no ale no ta odpowiedzialność polityczna, no u nas to tak naprawdę to jest nie, rzeczywiście śmiechu warte. Odpowiedzialność polityczna no, w przypadku polityka, który już ustępuje i kończy karierę, no to nie może być duża, dlatego to odpowiedzialność powinniśmy dać i środ. Natomiast ja nie chcę specjalnie, to jest celowe, że nie chcę wypowiadać się na temat jakiejś odpowiedzialności karnej. No panu nie wypada. Nie, no. Powiem tak, szanuję to, że jest wymiar sprawiedliwości, niech on tymi sprawami się zajmuje. Nie chcę też dostarczać paliwa opozycji, która będzie jakby sugerowała, nawet kiedy wypowiem opinię, a mam prawo do własnego zdania, tak, wypowiem opinię, że powinna ponieść odpowiedzialność surową, karną, a jakby ją poniosła, to powiedzą, o proszę bardzo, gdzieś politycy PiS-u chcą rozliczać, no to jakby ja mamy do czynienia z ludźmi, takie, którzy nie są ani uczciwi, ale też ani rozsądni, więc oni mogliby to wykorzystać w taki sposób, stąd też specjalnie, celowo wolę jakby to podkreślić, że są od tego odpowiednie organy. Nie komentujmy tego. Ja mogę tylko tyle komentować, że odpowiedzialność powinna być karna na pewno, ale zgodnie z tym, co wymiar sprawiedliwości postanowi. Natomiast polityczna jest bezwzględna i tutaj ja uważam, że to powinna być absolutnie czerwona kartka dla Platformy Obywatelskiej. Naprawdę ta partia nie powinna się znaleźć w samorządzie. Z tym to się zgadzamy na 100%. A wyborcy, którzy no są też tacy, nie akceptują PiSu, nie wiem, to może powinien jakichś ruchów miejskich poszukać, jakichś innych komitetów lokalnych, ale naprawdę no, to ruchy miejskie to też takie się... No też, to różnie zmieniło. Nie do końca takie są wyraźne. Tak, no bo tam część osób jest wyrzucona, czy z SLD, czy z Platformy i tworzą ruchy miejskie. Tak też czasem bywa. Natomiast mówię, no tej partii naprawdę nie powinno być w samorządzie, ponieważ taką krzywdę, jak zrobiła w Warszawie, takie układy, jakie tutaj wprowadziła, to jest coś, co będziemy naprawdę długo odkręcać. Ja tutaj otworzyłem sobie, to jest co prawda dotyczące Edwarda Gierka, kiedyś była taka piosenka śpiewana przez Trzeci Oddech, Kaczuchy Wódz, no i to jest oczywiście, no jeśli chodzi o...
mężczyznę, no ale bym to zastosował tutaj, każdy może sobie to przełożyć właśnie na to, co widział tutaj na panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz. Kto winien? On milczy. Kto winien? Nie on. On wzrusza się nagle w tym ciepłym lokalu. On biedny, on chory, on biedny, on chory, on biedny, on chory, on leży w szpitalu. No i tak myślę, że tutaj to w tym kierunku też, jak patrzę na to, to zmierza, że w zasadzie, no ludzie, co wy ode mnie chcecie? No ja jestem tu zmaltretowana, ten PiS mnie napada, ta komisja mnie wzywa. Ja muszę do Singapuru jeździć, żeby tam przed nimi nie stanąć. No i to jest, i to takie, no ja nie wiem, że ci ludzie nie mają w ogóle żadnego poczucia tego, co robią. No, czy oni są aż tak oderwani od rzeczywistości? No, czy człowiek nie rozumie tego, że wyrządził jakieś zło, wyrzucając, czy tam nie zwracając uwagi, czy przykładając rękę do tego, że ludzie tracili mieszkania? No chyba strata mieszkania dla człowieka to jest chyba najbardziej dotkliwa. No, oczywiście bardziej dotkliwa, no, strata bliskiego, czy coś, ale, no, ale strata mieszkania, w którym jeszcze niektórzy mieszkali przez wiele, wiele lat, no to za to, no, ktoś jednak powinien odpowiedzieć. No. No tak, no, znaczy ta demokracja wasza zachodnia, na którą tak chętnie się powołuje totalna opozycja, no to w państwach zachodnich, tam nie wiem, 1/100 tego, co wyrządziła Platforma i pani prezydent tym mieszkańcom i tych afer, no to wystarczyłoby, żeby już totalnie zamieść danego polityka czy partię w ogóle ze sceny politycznej. To by wystarczyło, naprawdę za dużo mniejsze aferki, czy jakieś problemy, czy błędne decyzje swoich podległych urzędników na zachodie, naprawdę tracili karierę w Szwecji, ministrowie, prezydenci miast. W Szwecji już nie pamiętam, jakaś wysoka persona straciła chyba za to stanowisko, znaczy podała się o dymisji, bo kupiła z państwowej karty bombonierkę. No. Tak, ale więc dlatego ja proponuję Platformie Obywatelskiej, Nowoczesnej, tym samym ruchom wokół nich, żeby naprawdę jak już tak, że jak chcą być Europejczykami, to niech pierwsi dadzą przykład. Niech pokażą europejskie standardy poprzez swoich liderów, niech oni podadzą się do dymisji, niech nie startują do Rady Miasta ci radni chociażby, którzy głosowali za prywatyzacją i oddaniem twardej. Też taki przykład jest, o który apelujemy, mówimy, tacy się demokratyczni, to się rozliczy. Czy ci radni miasta nie mieli świadomości, na czym głosują? Za co przez te 4 lata brali pieniądze? Za to, żeby tylko podnosić rękę tam, gdzie pani prezydent ich prosiła? Ja byłem radnym miasta i widziałem, jak się zachował klub Platformy Obywatelskiej. Oni nie mieli pojęcia, na czym głosują. Przychodzili, tylko podnosili rękę. Jak raz dla fortelu kolega miał pewien wniosek, go sformułował jakby troszkę odwrotnie, tak zakręcił, o co w nim chodzi, więc jak ktoś czytał, to wiedział, za czym głosuje, ale oni tylko myśleli, że głosują za czymś, tak? Więc też podnieśli rękę, była reasumpcja głosowania. Powiedział przewodniczący, za czym głosowaliście? Nie, to nie o to chodzi. I oni zgłupieli, zaraz, my głosowaliśmy za tym, co chce pani prezydent, czy nie chce. A kolega tak specjalnie, celowo troszkę, no to bardzo dobrze, troszeczkę tytuł tak przeformułował, że trzeba było słuchać, nad czym się głosuje. Tam jakby nie mieli pojęcia, ale oczywiście taka była demokracja w klubie Platformy, że jak nie poszło głosowanie po myśli przewodniczącego klubu, który siedział i pilnował dyscypliny, to reasumpcja, powtórka, bo tam no, się pomyli. I tak w kółko było, więc jakby, jeżeli ktoś z Platformy mówi o demokracji, jeżeli ktoś mu wierzy, to ja proponuję, niech pójdzie na Radę Miasta, niech sobie puści archiwalne filmy, zobaczy, jak Platforma wewnętrzną demokrację traktowała, kiedy ktoś się wyłamał z głosowania, to powtórka głosowania do skutku, żeby zagłosował tak, jak mu każą. Kiedy mieszkańcy Warszawy przychodzili na Radę Miasta i chcieli dojść do głosu, to ta demokracja była taka, że im go trzymali 10 godzin albo kilkanaście do 3 w nocy, żeby może zabrał sobie głos, kiedy już nie ma mediów, nikt tego już nie ogląda i niech sobie wtedy pokrzyczy, co sądzi o Platformie. Taka była ich demokracja. Kiedy było 9 razy zwoływana w ciągu jednej kadencji sesja nadzwyczajna o ważnych dla mieszkańców Warszawy sprawach przez klub Prawa i Sprawiedliwości, to Platforma nie przychodziła na tę sesję, zrywała kworum w ogóle, żeby się sesja nie odbyła. To była ich demokracja. Więc i oni nas tego uczą. Mówię, wystarczy popatrzeć, jak działała Rada Warszawy w ostatnich kilkunastu latach, żeby przekonać się, jaka jest demokracja Platformy Obywatelskiej. No bo właśnie to jest taki paradoks, że Platforma zarzuca, że w Sejmie PiS, mając większość, narzuca to, co chce. Retoryka złodzieja, no, tak? No właśnie, a to, co robili w Warszawie, w innych miastach, gdzie mieli większość, to było dokładnie to samo. Dokładnie nie dopuszczali nikogo do głosu, to właśnie PiS jeszcze robi jakąś tam chyba większą formę demokracji, niż to robiła Platforma, bo jednak no, gdzieś tam w tym Sejmie każdy się może wypowiedzieć i to przeważnie w czasie takim antenowym. No, tak, najbardziej dosyć ważnym. Natomiast to, jak pan mówi, to nawet mowy nie było, żeby się przed mieszkanie, czy ktoś z opozycyjnej partii, no w tym przypadku PiS-u, bo to największa opozycyjna partia w tej chwili,
chwili w Warszawie, mógł się wypowiedzieć. Ja najbardziej lubię, kiedy są jakieś kolejne te demonstracje o wolność sądów, demokrację czy konstytucji. Pokazywane w telewizji. Pokazywane w publicznej telewizji i kiedy w publicznej telewizji mówią tak głośno w czasie antenowym, że jest reżimowa telewizja, nie ma demokracji, oni mogą wyrażać nie ma wolności słowa. Tak, nie jest absurdalne. Znaczy ja myślę, że już nawet sama Platforma się z tego śmieje. Przecież ile było takich protestów, jakichś ataków, kiedy oni mówili w ogóle, że już jest brak demokracji, jest reżim, w ogóle okupacja i jakieś nie wiadomo co, jakieś płucze miały być, przewroty. To już nawet sama Platforma się tego śmiała nawet. No ale wie pan, gdzieś ja tutaj, w kuluarach to oni się z tego śmieją po prostu, no bo wiedzą, że to jest ale tak absurdalnie głupie, że... Do PiSu mam trochę jednak zastrzeżenia, bo na przykład no jednak ten grudniowy płucz to był poważny. To nie było tak, że to były żarty, no. To i zgadzali się na to, żeby ktoś kalał tak naprawdę najważniejszy gmach, no gmach oczywiście cywilny w Polsce, czyli Sejm, siedząc tam, urządzając sobie jakieś wigilie z pasztetem, śpiewając jakieś tam, jak pani Mucha, która chyba chciała jakoś odreagować te 6 milionów, które Madonnie dała i śpiewała też, no po prostu jednak wydaje mi się, że państwo powinno być trochę bardziej zdecydowane, no. Nie ma pan takiego wrażenia? No tak, ale jesteśmy w takich warunkach, że kiedy by zastosowano takie procedury, jakie by Platforma wobec PiS-u zastosowała, czy kiedy po prostu stosowano by prawo tak już stricte, restrykcyjnie, to zaraz byśmy mieli włączenie się Unii Europejskiej, tych całych proniemieckich polityków w Parlamencie Europejskim. Gdzieś by wywlekano te, no, te ja sprawy. Ja to wszystko wiem, znaczy, ale mamy nie możemy żyć w takiej atmosferze szantażu. Rektor, no tak, ale żyjemy w warunkach, kiedy opozycja jest tak bardzo proniemiecka, gdzie jest tak bardzo związana z nawet jedna posłanka się po niemiecku nazywa. No, no tak, ale kiedy jest tak mocno związana i te państwa naprawdę, jakby to też świadczy o tym, że jakikolwiek na nich atak byłby odebrany jako atak na te interesy Niemiec czy Brukseli w Polsce. Dlatego oni nie będą naprawdę go bardzo bronić. My musimy być po prostu dużo bardziej ostrożniejsi. Jakby PiS obowiązują dużo bardziej restrykcyjne zasady. No ja wiem, musi ale być bardzo, ale dużo bardziej delikatny, musi dużo bardziej przestrzegać bardzo szczegółowo litery prawa. Nie może na milimetr tego przechylić, ponieważ nie ma takiej tolerancji dla tego, co my zrobimy. Musimy naprawdę być bardzo ostrożni. Platforma robiła, co chciała, robi, co chce. No wie pan, może wszystko powiedzieć, o wszystko oskarżyć, wszelkie no ja ataki wiem, ściągać. Jeszcze straszą, że nas rozliczymy. Straszyć nas i wywlekać nasze sprawy w Parlamencie Europejskim, donosić na nas na Zachód, robią to cały czas. Im wszystko wolno, no, natomiast my musimy być jako odpowiedzialna, uczciwa partia, jako ta, która broni naszych interesów. Ja to wszystko rozumiem, to wszyscy rozumieją. No. Zupełnie musimy mądrzej jakby funkcjonować. No i też my bierzemy realną odpowiedzialność za państwo i za to, co z nami będzie, więc... Ja to wszystko jak najbardziej popieram, rozumiem. Tak, to jest tak, jakby było dwóch braci. Jeden jest już dorosły, pełnoletni, a ma tego drugiego jakiegoś kilkunastoletniego i ten kilkunastoletni może wszystko powiedzieć, napeskować, narozrabiać, no ale ten starszy zawsze będzie musiał cierpliwie to znieść. No i tak też jest tutaj, tylko że tutaj nie mamy do czynienia z braćmi, tylko z jakimś wyrodnym bratem, który nas po prostu zdradza i donosi na nas na Zachód, a tymczasem ten starszy, rozsądniejszy, mądrzejszy, no musi pilnować swojego domu, w tym wypadku Polski. No, bardzo to zabrzmiało patetycznie, akurat świetny moment, żeby włączyć reklamy.